No, witam wszystkich serdecznie. Niedzielny poranek. Jak widzicie, banany zaczynają rosnąć. Ciepło się zrobiło. Wszystko bardzo fajnie zaczyna wyglądać. O, zobaczcie moje wiszące truskaweczki. Już sporo zjedzone. Pięknie rosną. Ale nie o truskaweczkach. Chciałem wam dzisiaj pokazać tego oto osobnika, czyli bambus Phyllostachys nigra, bambus czarny. Zobaczcie, jak dostał po zimie tym 20-stopniowym mrozie. Ale myślałem, że te wszystkie wyższe liście mu zmroziło i nic z nich nie będzie, ale jak widzicie, tutaj odbija świeże listki, wypuszcza. Także jest twardziel, jest twardziel. O, jak widzicie, świeże przyrosty. No i co mnie bardzo zaskoczyło, tutaj o, jedna gałązka całkowicie uschła. No ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Jakie kły puszcza. Tu jest jeden, tu jest drugi, ale to jest jeszcze nic. Zobaczcie, co się dzieje z tej strony. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Troszkę mocno, widzicie? Raz, dwa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu kolejny. Sześć takich wielkich kłów. Także myślę, że w tym sezonie pokażę, co potrafi. Także okrywany był tylko i wyłącznie trochę śniegiem podsypałem na niego. Jak był taki wielki mróz. Także jak widzicie, można mu dać polski paszport. Ładnie. Ładnie wyglądają te czarne łodygi. Także jak widzicie, cieszę się bardzo. Przeżył, zaczyna rosnąć ładnie. No i to by było tyle o bambusku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.